magiczny, to to jest ten olej kokosowy, Krzysiu. Krzysiu go też je. Pół litra soku z łodyg selera. Tylko nie za dużo. I wskoczyły do wody dwie, to ile zostaje żabek, proszę? Trzy. Trzy, no super, no widzisz, ty wszystko wiesz. To co, poodrabialiśmy lekcję, Krzysiu, a mama teraz musi jechać do pracy, troszeczkę popracować, jechać na działania. Ale niedługo przyjedzie, szybko przyjadę, dobrze? Zanim tata? Zanim tata wróci. Bo tata późno wróci, a ty? A ja wcześniej, ja to szybciutko zrobię, okej? Okay? No to co, teraz jadę do Katowic. Jak zwykle życie w biegu, już jest późna godzina, o 18 mam spotkanie, jest 15, a jeszcze po drodze, bo mam spotkanie za Warszawą, chcę podjechać do Niepokolanowa. Więc pakuję wszystko i lecimy. Chyba nawet już sałatki nie zjem, bo już muszę pędzić, napiję się tylko soku i pędzi mi dalej. To wróciłam jeszcze po okulary i jedziemy. Zapraszam Was na spotkanie z klientem. Po drodze Wam powiem, czego będzie dotyczyć spraw. Halo? Halo, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, biuro Rutkowski. Aha, dobrze się dodzwoniłem. Proszę Panią, mam taką sytuację. Kupiłem samochód i ponoć on jest skradziony. I chciałbym się dowiedzieć poprzez Was, czy faktycznie jest skradziony, czy nie, bo w Polsce on istnieje jako czysty. Ja podam bezpośredni numer do Pana Krzysztofa Rutkowskiego, bo on tutaj tematyką samochodową bezpośrednio się zajmuje. Proszę. To proszę sobie zapisać 512. Czy dzisiaj można dzwonić? Tak, proszę zadzwonić nawet w tej chwili. Do widzenia, miłego dnia. Moje życie przez chwilę, przez czas pandemii zwolniło, ale nie za bardzo, bo nasze biuro aktywnie działa. W tym momencie jestem w drodze do Wyszkowa. Tam spotkam się z mężczyzną, który został pobity w 2013 roku przez obywatela Belgii w Brukseli. Mam nadzieję, że nasze biuro mu pomoże. A co też jest fajne, śmieszne i takie miłe, przed chwilą dostałam od znajomego Maćka telefon i właśnie czeka na mnie przed kamizą, bo jedzie z Mazur i ma dla nas mędzone ryby, które wczoraj sam robił. I to jest piękne, mieć takich wspaniałych przyjaciół, że jestem gdzieś w Polsce, mijam się, mogę sobie odebrać świeże rybki i to jest piękne. Strągi i łososia. Bo wiesz, świeże miałem akurat, tak żeby. No to bardzo się cieszę. No to dziękuję, to będziemy jeść. No, także wiesz, w nocy wędzone, także sobie pojecie. No dobrze. No to dziękuję Maćku za pyszne rybki, buziaczki. Teraz często jeździmy razem z Krzysztofem. Ja w jedną stronę Polski, on w drugą. Zdarzają się też wspólne realizacje. Ale pamiętam, kiedy jeszcze nie mieliśmy Krzysia, uwielbiałam podróże do Niemiec, do Holandii, kiedy on siedział z boku, karmił mnie bułką i kabanosem. To jak widzicie, kochani, nasze życie nie jest wcale takie łatwe i lekkie, tak jakby się wydawało, przejechać 1000-2000 kilometrów. Ja przez ostatni czas spędzam więcej czasu z dziećmi, bo bywało też, że byłam gościem w domu, a z Krzysztofem się ciągle mijaliśmy, nie widzieliśmy się ze sobą 3-5 tygodni. Ostatnio troszeczkę to wszystko zmieniłam, ale podziwiam bardzo Krzysztofa, bo Krzysztof spędza po 20 godzin, po 22 godziny na dobę w samochodzie i to od 30 lat. I oczywiście co, zakładamy maseczkę. Maseczki z firmy Bartek. Teraz.
Proszę powiedzieć, co się wydarzyło 23 listopada 2013 roku. Z kolegami żeśmy weszli do klubu Amnezja przy samym wejściu i jak stolicy Belgii. Żeśmy weszli tylko parę metrów do środka. Sekurita po prawej stronie siedzący na krześle zaatakował od razu mnie metalem na ręku i uderzył dwa razy w głowę. Prawie nieprzytomność straciłem i wyszłem na zewnątrz i dzwoniłem na policję. Dwa razy. Policja wcale nie przyjeżdżała i kolega mnie zawiózł na komisariat policji. Czy znajdziecie tę osobę, co stuknęła mnie? Mówią, że nie ma problemu, znajdziemy. No i co? Znaleźli tą osobę? I po tym zdarzeniu wcale nie szło. Znaleźli, owszem, nie. Ja adwokata swojego takiego miałem i jego się pytam, jak ta sprawa, nie? On cały czas mówi, że prokuratura jest zajęta tym. Prokuratura, na końcu mówię, policja tego bardzo, prokuratura nie dochodzi, bo mówi, że nie zabity jesteś, to mówi... A jakie były obrażenia? Obrażenia poważne były. Doktor Fiałkowski powiedział, że mogłem stracić życie. W szpitalu byłem na operacji, nie? Bo miałem tutaj pęknięcie czaszki, wylew. Majeczko, jedź ostrożnie. Dzięki bardzo. Czekam na kolejny odcinek. Pierwszy był znakomity. Dzięki bardzo. Hej. Teraz jedziemy na cmentarz. Bo biuro Rutkowski to nie tylko porwania, zdrady i inne takie rzeczy, co mogłoby wam się kojarzyć, tylko różne, przeróżne tutaj sytuacje rozwiązujemy w Polsce, w Europie i na całym świecie. A teraz co, kochani, po zakończonym spotkaniu jedziemy na cmentarz. Mam nadzieję, że uda mi się jakieś porządki zrobić, może przemyć pomnik. Jeśli nie, będzie już ciemno, to pojadę za kilka dni, a dzisiaj chociaż zapalę świeczkę. Moja teściowa Urszula odeszła 22 września, teść zaraz po niej 50 dni, 12 listopada, ale co, teraz krótko po pogrzebie mojego teścia czuję, że oni są cały czas przy mnie, że mnie wspierają, patrzą się na mnie.